Cześć, nazywam się Tomasz Chomiuk, jestem fizjoterapeutą. Podnoszenie. Mamy pewne mity, które dotyczą podnoszenia. I ten mit chciałbym właśnie złamać. W ciągu dnia zdarza nam się, że musimy coś podnieść z podłogi. Wiele osób ma takie przeświadczenie, że żeby podnieść coś z podłogi cięższego, to powinniśmy to robić na prostym kręgosłupie, bez zginania kręgosłupa, na przysiadzie. Nowe badania mówią, że ta teza jest zła. Wcale nie ma korelacji, czyli nie ma takiego powiązania między techniką podnoszenia, a na przykład częstością występowania jakiegoś urazu, czy częstością występowania bólu kręgosłupa. Nawet 75% fizjoterapeutów uważa, że powinniśmy podnosić coś na wyprostowanym kręgosłupie. Ale ja przejrzałem trochę takich danych medycznych i biomechanicznych, które omawiają trzy techniki podnoszenia, bo możemy jeden przedmiot podnieść na wiele sposobów. Tak naprawdę powinniśmy wybierać taką technikę, w jakiej czujemy się najlepiej. A jeśli chcemy zmienić technikę, to musimy się do niej zaadoptować, czyli wytrenować, czyli wzmocnić swój organizm po to, żeby on mógł duże ciężary podnosić z inną techniką niż to robimy do tej pory. Ale warto, żeby nasz kręgosłup miał zachowane wszystkie ruchy. Ruch zgięcia, wyprostu, skłonów bocznych i rotacji. A zdarza się, że przychodzą do mnie pacjenci, czy w ogóle są osoby, które unikają zginania kręgosłupa, bo im ktoś powiedział, że nie można podnosić ze zgiętym kręgosłupem. Kręgosłup powinien być wyprostowany. I jest to błąd, bo przychodzą osoby, które boją się w ogóle zginać, boją się ruchu, mają taką kinezjofobię. Ograniczają się na wielu czynnościach w ciągu dnia, które mogliby robić, gdyby mogli się zginać. Omówię teraz trzy techniki podnoszenia i powiem, która na co wpływa. Jakie obciążenia są większe bądź mniejsze przy danej technice podnoszenia? Jeśli podnoszę z tym prostym kręgosłupem przedmiot z podłogi i muszę zrobić duże zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych, to wtedy rzeczywiście mój odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie jest bardzo mocno obciążany, ale za to mocno obciążane są stawy kończyn dolnych, stawy biodrowe i kolanowe. I teraz pytanie, jeśli ktoś ma uszkodzoną łąkotkę, to czy to na pewno będzie dobra technika dla tej osoby? Do zastanowienia. Druga technika, której dużo osób sądzi, że powinniśmy unikać, to jest technika, kiedy na prostych nogach podnosimy przedmiot właśnie zginając kręgosłup. W ten sposób. I to nie jest ani lepsza, ani gorsza technika od tej poprzedniej. Po prostu podczas tego podnoszenia bardziej obciążamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ale nasz kręgosłup jest bardzo mocny. Nie tak łatwo go uszkodzić. Oczywiście, jeśli ktoś przez większość czasu unikał tego zginania przy większym obciążeniu, to tak jak ze wszystkim, jeśli nie dobierzemy odpowiedniej techniki albo odpowiedniego obciążenia do swoich możliwości, to zawsze może być kontuzja. Jeśli chcemy zmieniać technikę, to musimy się do niej zaadoptować. Trzecia technika to jest wtedy, kiedy i zginamy kręgosłup, i zginamy stawy kolanowe i biodrowe, czyli takie połączenie tej pierwszej i drugiej. To jest technika, którą na przykład wykorzystują strongmeni, gdzie muszą podnosić olbrzymie ciężary. Wtedy to obciążenie związane z tym przedmiotem, który podnosimy, rozkłada się na te wszystkie elementy naszego ciała, czyli bardziej równomiernie, bo i obciążony jest i kręgosłup, i stawy biodrowe, i kolanowe. Jakby dużo więcej mamy takiego obciążenia rozłożonego na większą ilość swojego narządu ruchu. Więc każda z tych technik będzie dobra. Nie ma lepszej bądź gorszej. Natomiast powinniśmy wybierać tą, w której się dobrze czujemy, do której jesteśmy zaadaptowani. Jeśli chcielibyśmy zmienić technikę, to tak jak w każdym ćwiczeniu, wymaga to progresowania. Zaczynamy od mniejszego obciążenia i później zwiększamy. Tak jak jest jedno ćwiczenie, które właśnie może wzmacniać kręgosłup, nazywa się Jefferson Curl, które polega na tym, że najpierw zginamy kręgosłup, a później podnosimy. Jeśli będziemy zwiększać obciążenie, weźmiemy sobie hantle, kettle i będziemy stopniowo po kilku tygodniach już dochodzić do większego obciążenia, to tak naprawdę wzmocnimy nasz kręgosłup. Pamiętajcie o tym, że kręgosłup musi wykonywać różne czynności w różnych zakresach, z różnym obciążeniem. Jak największa swoboda ruchu zapewnia nam, że kręgosłup będzie nam lepiej służył, dłużej służył
będziemy się lepiej czuć.